Ech. No dobra, Sharikan, dasz radę. Musisz nagrać kolejny odcinek z VRChat. Widzowie na ciebie liczą. O, matko jedyna. Nie! Nie zakładaj tego headsetu! Nie jest skonfigurowany! O, cię Patrzcie ludzie, mamy nowego tutaj! Witamy w naszym wspaniałym cyrku! Aż się cieszę, że tutaj jesteś! Widzisz, no, trochę tutaj wieje pustkami teraz. Zaraz. Ale gdzie ja jestem? Gdzie ja trafiłem? W naszym cyfrowym cyrku! Jakim cyfrowym cyrku? Ja chciałem na Polanda wejść, ja odpaliłem sobie VRChat! Spokojnie, nie jesteś pierwszym, który tak na to reaguje. W ogóle mógłbyś się poznać ze wszystkimi. Jedzie ci z ryja, mógłbyś się trochę odsunąć ode mnie? Weź TikToka, bo ci jedzie. To co to za miejsce? No, nasz wspaniały cyrk! Jaki cyrk? Ja wiem, że na Polandzie zawsze były cyrki, jak wchodziłem tam, ale bez przesady. To faktycznie tak przebudowali tą mapę, że teraz to jest taki cyrk? Kane, on chyba jeszcze nie pojmuje, że stąd nie wyjdzie, co nie? No, jak to stąd nie wyjdzie? Właśnie miałem to powiedzieć. Jak to stąd nie wyjdzie? Wystarczy, że czemu nie mogę ściągnąć headsetu? A, w końcu załapał, super. Ej, wy zrobiliście pranka jakiegoś, przykleiliście mi go! Czemu nie mogę ściągnąć tego headsetu od teraz z głowy? Spokojnie, przyzwyczaj się po jakimś miesiącu, dwóch, roku. Jak się mam przyzwyczaić, do czego? Spoko, przyzwyczaj się. A, nowy członek! Nie no, King, teraz pod mi przepaliłeś styki, nie? To jest King, trochę odklejony. A to jest Jax, jego o nic nie pytaj i nie proś o pomoc, bo z niego jest taki naprawdę kawał. Hej, nie zawsze, tylko jak mam na to ochotę. Tutaj w tym cyrku mamy wiele przygód, możemy się tutaj zajmować praktycznie wszystkim. Możemy się bawić, wyjść na dwór, możemy też spędzać czas. A spędzanie czasu mamy różne, możesz iść na basen, możesz iść do wesołego miasteczka. I ogólnie możesz też... On się tak często zwiesza? On ma może tak, jakieś... Tak, to jest normalne. O, on ma internet z Orange! Dlatego go tak wywala cały czas. Halo? No i to wszystkie nasze rekreacje, jakie tutaj mamy. To było dziwne. Ale jakbym nie chciał tutaj siedzieć z wami, bo jest super, no, nie, naprawdę, jesteście mega w porządku i tak się bawię, że ho, matko jedyna, ha, muszę powiedzieć innym. Dlatego, gdzie jest wyjście? Nie ma. Kolejny. Podoba mi się to. Jesteś kolejną osobą, która myśli, że może stąd wyjść. No ale to co, nie da się stąd wyjść? Możesz wyjść do wesołego miasteczka. Nie albo chcę... nad jezioro. A w dupie mam to twoje jezioro całe, chcę wyjść do domu, ściągnąć headset i chcę się umyć i zjeść kolację. Rozumiesz? To. Ty chcesz do domu! Od dzisiaj to jest twój dom! No jak to twój mój dom? Ja nie chcę zamieszkać w jakimś kolorowym Robloxie, co to jest niby? No nasze wesołe miasteczko! Jakie tu niby atrakcje macie? Cyfrowe jedzenie, cyfrowy prysznic, cyfrowe wszystko! A cyber też macie? Do tego masz jeszcze wiele innych atrakcji, takich jak... Nie, naprawdę, weźcie, zróbcie zrzutkę i kupcie mu lepszy internet, nie? Kane! Może staną na internet? No i jeszcze wiele innych. Dobra, ty się odsuń ode mnie, proszę cię, odsuń się, ja dziwnie wyglądasz. Mówi ci to ktoś kiedyś? Mam nadzieję, że tak i... Każdy mi to mówi. O, w ogóle jaka godzina? Sorry, ja jestem umówiony na obiad, więc będę leciał. Ale jak na razie? Ale co ja tu mam robić w ogóle? Ja nie chcę tutaj siedzieć. Nie wiem, Jack się tobą zajmie. Ale miałeś tam raz dzienne misje, tak jak zawsze. Co to, Battle Pass z Fortnite'a jest teraz? Ej, Kurnik, co to jest, nowy sezon co? Fortnite? Nie, w zasadzie to po prostu wiesz tutaj teraz z nami. Ale nie chcę z wami tu siedzieć. Pokażcie mi tylko drzwi, a ja sobie stąd trzeba wyjdę. Trzeba było nie zakładać headsetu. Ale ja muszę założyć headset. Chciałem pograć Beat Saber. Piu, piu. Nie ma tutaj wyjścia. Była tutaj taka jedna, pomnij. Myślała też, że jest wyjście. Jest tak samo szurnięta jak on. Hej. Okej, okay. Ale on jest niegroźny, co? O ile się nie zamieni w to coś, co się zamieniasz, kiedy cię odbija. Ty, a ty skąd się uziąłeś? Wyglądasz jakieś połączenie po prostu kota z jakimś nie wiadomo... W sumie mnie to nie interesuje. Ej, a ty widziałeś siebie w ogóle? Ty jesteś jakimś przerośniętym królikiem Bugsem, w dodatku pomalowany jak krowa Milka na fioletowo. Ale ludzie mnie kochają. To cię kocha, chyba dupę cię i kochają. Znaczy, co? Takiego nie używamy tutaj. Ej, czemu ja nie mogę przeklinać? O nie! Klątwa Family Friendly z YouTube'a mnie dopadła. Ona tutaj też obowiązuje? Nie, tylko twoja dupa. Właśnie, stop! Nie ma przeklinania. A ty co tam robisz na tym kwiatku? Skaczę z kwiatka na kwiatek. W ogóle nie daliśmy ci imienia! Ale ja mam imię! Po czas co na generator imion! Co? Ej, ale o czym mi generator imion? W dupie twojej! Co? Po co mi imię? Ja już mam imię. Nazywam się Sharikan i ja nie potrzebuję imienia. Jasne, ja pamiętam swoje imię. A to złe imię. Nie pamiętasz imienia. Co?
Pora ci wymyślić imię! Ale ja już mam imię. A więc, dzisiejsze imię twoje będzie... Guys, wyjaśnijcie mi, co tu się dzieje teraz. A, ta normalna procedura. Slurpi! Od dzisiaj będziesz Slurpi. Kto? Slurpi. Jaki Slurpi? Nie podoba więc mi się. Poznajcie nowego co? Tej Slurpiego! Żaden Slurpi! Tak samo brzydkie imię jak ty. O ty gnoju, jeden obsrany. A to jest jak się niby nazywa? Wszystko będzie dobrze, przyzwyczaj się do tego. Za miesiąc, dwa, może rok. Jak na ciebie wołają? Nie będzie ci to potrzebne do życia. Jax. To od dzisiaj jesteś Strax. O. Zabij mordę, bo ci wezmę tam karaluchy ci włożę, gdzie nie trzeba. Następnym razem. Uznałem, że tak to się robi. Coś ty uwielbiam to. A tak, zapomniałem, waszym dzisiejszym zadaniem będzie, musicie udać się do cyrku i sprawdzić wszystkie atrakcje i je przetestować. Mam nadzieję, że będziecie dobrze się przy tym bawić. Wydaje mi się, że już jesteśmy w jakimś cyrku teraz aktualnie. A, sorry, nie cyrku, tylko wesołego miasteczka, które jest na zewnątrz. A może pokażesz mi drzwi, jak stąd wyjść? Ponoć był taki jeden, który, nie ma go tutaj, ostatnio nikt go nie widział. Majaczył coś o jakichś drzwiach do wyjścia? Nie wiem. Dobra, ja lecę, bo mam to spotkanie, o którym mówiłem. Co ty robisz za mną? Co ty robisz za mną? Ja się zrozumiałam. A, to jest to normalne. W sumie Klaus był gorszy i tak jak mówił Kane, już go nie ma, także... Chodź, idziemy do tego wesołego miasteczka. A, znowu muszę być z nowymi? No dobra, niech ci będzie. Jak się z tym wychodzi? Nie jest wyjście. A, nie. Co jest? Kto to jest? Super. Kto to niby jest? Albo co to jest? To jest kolejna osoba, która tutaj do nas niedawno trafiła i wariuje tak jak ty. Ale ja nie wariuję, ja chcę tylko wyjście znaleźć stąd po prostu. No to... dobra, w sumie mnie to nie obchodzi. Idziemy dalej. Jak to... To po co pytasz? Tu jest wyjście, halo. Widzieliście wyjście? Boże, czemu to jest takie straszne? On wygląda gorzej, albo ono, nie wiem, albo to coś wygląda gorzej niż ten gościu, który był przed chwilą. Ej, halo, słyszysz, Jax? Co? Nawet się nie słuchałem. Jax, ty kupą kurwa. My właśnie idziemy do wyjścia. Dowiedziałem się, gdzie jest wyjście. W tamtą stronę musimy iść. Nie ma wyjścia. Podoba mi się to, co robisz. Ale co ja robię? Dajesz im nadzieję po nic. Lubię to. A ja ciebie nie lubię, wiesz? Słuchaj, współpracujmy na moment. Jak mi pomożesz się stąd wydostać, to mnie się szybciej pozbędziesz i o sobie zapomnimy. Im szybciej, tym lepiej. Masz rację! Chodź. Coś ty zrobił? A nic, tak się na tobą znęcam. Normalne u mnie. Ty jesteś normalny. Zrzygali całe, bo... O, skaczymy dalej! Kolejna nowa postać? Kto to był? Rick Sanchez. Co on tutaj robi? Ty 3 metry za mną, jasne? Nie ufam ci. Śmierdzisz! Zasrany królik Bugs. Czemu te drzwi są takie małe? I czemu one są zamknięte w ogóle? Poko, mam klucze do wszystkiego. Ale... Skąd masz klucze do wszystkiego? Nie martw się o to. Zapraszam, kto pierwszy? Ten śmierdzi. Dobra, właśnie takie jest. I co to jest niby za miejsce? To miało być wyjście stąd, a nie jakieś wesołe gówno miasteczko. No w sumie to jest jakieś wyjście. Zobacz, możesz dostnąć cyfrowej trawy. Nie chcę dotykać cyfrowej trawy, nie po to mieszkam w piwnicy i kupiłem sobie VR, żeby teraz chodzić i dotykać trawy cyfrowej. Aż taki porąbany nie jestem. A co to jest za jezioro w ogóle? Możesz się tam utopić jak chcesz. W sumie, wiesz co? Jeszcze nikt nie próbował tej teorii. Ale po co miałbym się iść tam i utopić? Jak chcesz tam wyjść? Jeszcze nikt tego nie próbował, więc w sumie ciekawe, jak to wyjdzie. A jak myślisz, dlaczego ludzie się nie topią tak z własnej woli? Bo to jest głupi pomysł ogólnie. Ale jesteśmy w grze, prawda? A, to wiesz co? W grze się raczej nie ginie. To wiesz co? Sprawdzimy to na tobie. Wezmę cię tam, wsadzę ci łeb pod tą wodę i cię utopię po prostu. Co ty na to? Okej, idziemy dalej. Czemu te drzewa są takie low poly? Co, ja gram na questach jedynki? Budżetem chyba im zabrakło czy coś. Witajcie w wesołym miasteczku, z tego co widzę, udało wam się dotrzeć i dzisiaj waszym wielkim i zarąbistym zadaniem jest testować wszystkie atrakcje, które tutaj mamy. Mamy diabelski młyn i zjeżdżalnię. Mam nadzieję, że będziecie świetnie się bawić. Ej, gościu, ile razy ci mam powtarzać, że ja próbuję się stąd wydostać? Ja nie chcę się tutaj dobrze bawić, bo bawię się jak gówno, a ten królik próbuje mnie zabić. Najpierw mi podkłada nogę, a teraz próbuje mi powiedzieć, że jak się utopię w jeziorze, to wezmę i stąd wyjdę. Wydostać? Drzwi? Czekaj, drzwi? Co? Wydostać? Normalnie widziałem tam bardzo dużo drzwi, na które na pewno której z nich nas stąd wyprowadzą. Królik, nie chcesz się wydostać stąd? Nie chcesz wrócić do swojej prawdziwej formy? Nie chcesz zostać z powrotem człowiekiem? Chcesz zostać furasem do końca życia? Zastanów się. To nie jest możliwe, ale... Co jest niemożliwe? Przynajmniej mamy tutaj swoje zadania. A co to jest za kulka latająca w ogóle? Co to jest? A, to takie... za gówno. To jest mój drogi przyjaciel Babu! Będzie waszym testerem i będzie wszystkiego nadzorował. No i oczywiście jakbyście się zżygali, to on posprząta. Ule,
Nie chcesz wiedzieć, jak on sprząta. Do czego mielibyśmy żyć? Nie wszystko jest tu testowane, więc w sumie przetestujemy to na tobie. Tak samo jak tą teorię z umieraniem, ale tak! Ty pierwszy? Nie, ja już to byłem 1000 razy. Jak byłeś 1000 razy? Słyszałem, że to nie było testowane. Nie było testowane na takich brydalach jak ty. O ty kurde, kupa gówna. Jakie jesteś... to jest piękne! Oni już się nawet zaprzyjaźnili. Raz on wchodzi pierwszy, raz tamten wchodzi pierwszy. Zaraz w ciebie wejdę, jak się nie zamkniesz. Nie lubię go, kurwa, jak ciebie. Czemu nie mogę nawet przeklinać w tym świecie? Dupy to jest wszystko. To z niego. Bo wszystko musi być przyjemne i radosne, bo to jest nasz wspaniały cyber... Jestem Bawy! Witam ciebie, jesteś nowym tutaj. Czemu to coś gada w ogóle? To powinno mówić. To jest jakaś kulka dziwna. Bawy, właśnie, przywitaj się z naszym nowym towarzyszem. I nie chcę się witam z tobą. Cię, Bubbles! Czemu mi to robisz? Przestań, uspokój się w końcu! Ja będę musiał się odkazić chyba. O, ja coś złapię, jakiegoś wirusa wirtualnego. Mam Avasta. Przestań, uspokój się, Bubbles! No przestań w końcu! Jakie to uczucie? Spadaj. A to jest na pewno bezpieczne? Bo to nie wygląda trochę, jakby było bezpieczne. Spokojnie, dasz sobie radę, chodź. No dobra, ale czemu to jest takie duże wszystko? Ej, ale może ta twoja postać ma za dużo widoków chyba, nie? Ej, dobra, ja się nie zrespiłem tutaj ze spodniami, okej? Okay? Jak przyszedłem, to nie dostałem nawet spodni. No, a ty z lumpeksu jakiś trzymasz, więc wcale nie lepszy nie jesteś. A ty nie pakujesz się tutaj? Nie, popatrzę. Pa, miło było cię poznać. No i co? Halo? Czemu to nie jedzie? Halo? Gdzie są wszyscy? Hej, pojedzie to dzisiaj? A jak się bawisz? Do dupy jest w ogóle, czemu to nie jedzie? Mieliśmy cięcia w budżecie, dobra, ja chcę szukać dalej Bubblesa. Jak to cięcia w budżecie? Jax, zrób coś! To życi to jest wesołe miasteczko! Wow, co? Zapamiętałeś moje imię? Tak, na drugie masz Strax, pamiętaj o tym. Dobra, a co ty chcesz ode mnie? No nie wiem, miało to jechać chyba, miałem coś testować, a na razie jest gówno to po prostu. Nie, to nie jedzie. Aha, co? To tak siedzimy tutaj, nic nie robimy? To jest wesołe miasteczko dla was? I wy się świetnie bawicie przy tym? Wiesz, to jest o wiele lepsze niż zadawanie się z Pomni albo z Kingerem, także... Dobra, ja stąd wychodzę, czekaj. Jak się z tego gówna wychodzi w ogóle? Chyba ci się dupa nie zmieści. Zaraz, topię się zmieści. Na tych ci usiądę na mordzie zaraz. Wypuśćcie mnie stąd, teraz! Halo! Ej, utknąłem to naprawdę. I to jest niby to wasze wypierdziane jeziorko. No. I chcesz, żebym ja się nie utopił? Więcej. Zrobimy to na 3, razem wskoczymy. Pito. Dobra, wejdę do tej wody, zobaczę, bo naprawdę chcę się stąd wydostać. Tak, 3, żebyś dobrze 2, cierpiał. 1. No nie, Kane, niech wycie szlak, to jest całą zabawę. Czemu nie działa to jezioro? Wy nawet jezioro nie potraficie zrobić? Czemu to jest beton wylany, a nie woda? Nie, to wina Kane'a. Family friendly, wiesz, takie tam. Ej, czekaj. To było tu wcześniej? Co tu robią czerwone drzwi? Cyberhalucynacje. A cybersranie, cybersraczka, chodź, to są drzwi, na pewno prowadzą do wyjścia. Wiem, to jest dobry pomysł. Na pewno lepsze niż utopienie się w tym jeziorze przez ciebie. Popatrzcie, tu jest exit napisany, możemy stąd wyjść. Nie, tykajcie tych drzwi, zostawcie te drzwi, odsuńcie się od nich. Dobra, nie słyszycie, idźcie przejechać tam na tym mynie. Nie rób tego! Gdzie my jesteśmy? Jax, to nie teraz moment na to, żeby wkładać sobie, nie wiem, jakieś meble z Ikei do tyłka. Słuchaj, trafiliśmy chyba do backroomsu w ogóle. Dlaczego te drzwi wyjściowe prowadziły do backroomsów? Co? Jakie backroomsy? Nie wiesz, co to są backroomsy? W waszym świecie nie ma backroomsów? Byłem człowieku, nie wiem, czym ty jesteś, Jezus Maria. Byłem uwięziony w tym cyfrowym cyrku od jakichś 15 lat, a ty się mnie pytasz? Od ilu 15 lat i nie próbowałeś znaleźć wyjścia od 15 lat? Ty naprawdę musiałeś mieć smutne życie w realu. Myślisz, że nikt z nas nie próbował? A, czyli jednak teraz przyznajecie, że jednak gdzieś istnieją te drzwi do wyjścia, tylko wy ich nie znaleźliście po prostu. Musimy się trzymać razem, bo inaczej się zgubimy, więc pójdziemy tędy, okej? Okay? Mój najgorszy koszmar, trzymanie się z tobą. Zostawię ci tutaj zaraz w tych backroomsach i sam sobie będziesz chodził. Ja bym sobie poradził sam, idę bez ciebie. Czekaj! No, poradziłbyś sobie. Już tam widzę, że coś się rusza. Pewnie by ci to zaraz chapsło. Cię, w dupie! W twojej dupie się coś rusza. No i tak, 1-0. Jak będzie cię gonił jakiś potwór albo inne gówno, to cię zostawię. Jakby tego się spodziewam po tobie, nie? No nie. Szukacie wyjścia? Ej, to jest ta pomnik cała śmieszna. Co robimy teraz?
Zostawiamy ją? Idziemy sobie dalej? No, nie wiem, w sumie może coś widziała, może nam pomoże, nie? Nie lubię jej, ale... A ciebie kto lubi? Słuchaj mnie, gdzie jest wyjście? Takie drzwi czerwone... Nie mówię za szybko? Hej! Nie wiem, co nie, nie wiesz? Mam pojęcia, nie będzie już wyjście. Ej, co to było? Słyszałeś to? Słyszeliście to? Nie widziałaś tutaj coś. To na pewno nie mój brzuch. Chyba powinniśmy... Tam coś się... Tam coś... Co to jest to za zwierzowane gówno? To jest kafno! Co to jest? Uciekaj wszyscy! To jest... To jest psycho. Jakaś bakteria z Backroomsów jest w ogóle. Dawaj, szybko. Pomi się zgubiła. Uciekaj! Chyba ją zjadł. Pomocy! Ślepy zaułek. Nie! Hej, widziałeś? Zżarło pomni! To coś zgliczowało ją totalnie! Musimy stąd uciekać, szybko! Ja go znam! Może go jeszcze uratujemy, to jest Kaufmo! Tego gościa chcesz ratować? On nie wygląda jakby potrzebował. Dobra, jednak nie. Chyba sobie poradzi. Dobra, uciekaj stąd! Uciekaj szybko! Ej! Jax, my nigdy stąd nie wyjdziemy. Nigdy nie opuścimy tych backroomsów. One są nieskończone, rozumiesz to? Ja próbowałem kiedyś backroomsy i nie dałem rady. Po prostu psycha mi wysiadła. A teraz mi podwójnie wysiada, bo nie dość, że utknąłem tutaj z tobą. Co to było? Słyszałeś to? Jakie skrzypanie. Jakby szczury. Masz paranoję. Pozwól mi ściągnąć ten headset. Pozwól mi go ściągnąć. Czego nie mogę ściągnąć mojego headsetu i stąd wyjść? A ty co? Możesz tak dalej próbować. Śmiesznie to wygląda, wiesz? Bo wszyscy z nas próbowali to zdjąć. Myślisz, że nie? No, ściągnij spodnie. Nie da się. Może tam pójdziemy. Tam chodźmy. Tam jest najwięcej światła. Nie wiem, czy ci ufać, ale nie lubię też ciemności, więc w sumie niech ci będzie. To idź pierwszy. Jakby cię coś zażarło, to krzycz głośno, żebym słyszał. Przyjaciele! Ej, Jax, patrz kogo znalazłeś! Co ty tu robisz w ogóle, Bubble? Jak stąd wyjść? Znalazłam wyjście. Gdzieś tam, chyba? Aha. Albo tam? To gdzie w końcu? Musisz nam dokładnie powiedzieć, gdzie jest wyjście, bo chcemy stąd uciec. Goni nas jakiś przerośnięty czarny... Aha. Guys, mamy problem. Guys, to coś... To jakaś fala, chyba nie wiem. Uciekaj, Bubble, prowadź nas, prowadź! Szybko. Chodźcie tu! Guys, czekajcie na mnie! Czekajcie! Ta wielka ściana się za nami zbliża cały czas! Ty na pewno wiesz, gdzie mamy biec? Nie! To niedobrze. Znalazłem wyjście! Gdzie jest to wyjście? Pokaż to wyjście, szybko! To! Ale gdzie on uciekł? Nie, to jest jakieś tajne przejście? Ej, bo ta ściana się zbliża, co mam robić? Mam jak Harry Potter wlecieć się! Chodź! Dobra, już pakuję się! Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Jakiś Roblox jest? Udało nam się! Przeżyliśmy! Jak to udało? No może przeżyliśmy, ale gdzie my trafiliśmy teraz? Ja chciałem się stąd wydostać, a nie trafić do kolejnych backroomsów. Halo? Jesteśmy w domkach. Gdzie? Na domkach. Jax, powiedz coś. Błagam, powiedz, że wiesz, gdzie jesteśmy i wiesz, jak się stąd wydostać. Wiesz co? Mam cię dość. Kurde, co to było? Słyszeliście to? Ej, ty wiesz, jak stąd wyjść? Ty wiesz, jak stąd wyjść? No i leć! Jax, zbiegnij szybko! Biegnij! Czemu tu wszędzie są jakieś bebole? Gdzie on? Tutaj tu, chodźcie! Dobra. Biegnij, Jax! On za nami cały czas jest! Co to jest w ogóle za bitwy? Co to jest? Jax, co to jest niby? Co to nas goni? Czemu ty się pamiętasz? Nie wiem, to tu już! Inna jakaś abstrakcja, która nam się zepsuła. Tutaj! Chyba jesteśmy ale tu... Ale o, może on nie wie, że obok jest duże przejście i mógłby tu wejść, ale... A jesteśmy bezpieczni, chyba sobie poszedł. Dobra, kurka, powiedz mi, jak stąd wyjść? Już wolę wrócić do tego cyrku i jeździć na tym zepsutym diabelskim gównie. Chyba gdzieś to było wyjście. Pamiętasz je może? Gdzieś? Nowe postacie są takie naiwne. Serio? Pytasz go o to jakiś piąty raz. Zaprowadził nas do jakichś domków i w ogóle zapierniczamy z jakimiś potworami i ty dalej mu ufasz? No to... mam dość. Dobra, super mądry Jax, to powiedz mi w takim razie, jak stąd wyjść, bo pewnie taki ogarnięty gość jak ty to wie wszystko o tym świecie, więc powiedz mi, gdzie jest wyjście stąd? To jest jedyne miejsce, które różni się od tych wszystkich domków. Co, że na tą wielką antenę musimy wyjść? Kulka, tam jest wyjście? Tak. Tak.
Matko, wdrapanie się na tą antenę to... O, ale mnie plecy bolą i dupa, i wszystko w ogóle. Gdzie jest to wyjście? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Kazałeś tutaj nam biec, no to gdzie jest to wyjście? Nie wiem, gdzie jest wyjście. Ale mnie nogi bolą. Rozciągam się. Ej, czasie. Aha. Chyba znalazł wyjście. Chyba znalazł wyjście. Gdzie my jesteśmy teraz? Co to jest za miejsce? Czemu tutaj nic nie ma? Gdzie ty nas zabrałeś teraz? Jakie o? To się nazywa Void. Fajnie, że się nazywa tak, ale czemu tu nic nie ma? Czemu tu jest pusto? Jak w jego głowie? To jest pustka. Nazywa się pustka. Czego chcesz więcej? Jak nie wiem, jak stąd wyjść. Jak dokładnie to nie, nie wiem, jak stąd wyjść. Jak to nie wiesz, jak stąd wyjść? Ja myślę, że tamtędy. Jezu, co wy tu robicie? Nie powinniście w ogóle tutaj przebywać. To jest Void. To jest niedokończony w ogóle projekt. Mówiłem wam, żebyście nie wchodzili w tamte drzwi. Ale to nie ja wlazłem, tylko... Dobra, przeniosę nas z powrotem do tego. Nigdy nie wchodźcie przez te drzwi. Nie skończyłem projektów, a wiecie, nie lubię, jak ktoś ogląda coś, czego jeszcze nie dokończyłem. Nie przegódź nas. Po całym tym dniu wspaniałych przygód i zabawy przygotowałem coś do jedzonka, więc najedźcie się, odpocznijcie, przecież... a jutro spędzimy kolejny zabawny dzień. Przecież jesteśmy w cyfrowym świecie, dlaczego mielibyśmy jeść cyfrowe jedzenie? Przecież my nie... Czy tylko mi się wydaje, że to jest głupie? Jedzenie, kocham jedzenie! Nie! Bubbles, to nie dla ciebie! Zostaw to! Bubbles! Jedzenie! Wracaj tu! Jedzenie! Bubbles, zostaw to! Au. Bubbles! Przecież po cholerę nam jest cyfrowe jedzenie, przecież my nie potrzebujemy czegoś takiego na VR. Przecież to jest wielka ściema, my nie potrzebujemy pić, spać, ani innych takich rzeczy chyba. Bubbles, zostaw to żarcie! Bubbles! Jedzenie! To nie jest dla ciebie! No, Bubbles! Ej, okej, okay, dobra. Jak oni są zajęci, to chodź, uciekamy stąd teraz. Patrz, co tam znalazłem! Kolejne drzwi z exitem. Bubbles! Tym razem na pewno nam się uda stąd uciec. No chyba nie chcesz tu zostać, chcesz tu utknąć na kolejne kilkanaście lat? Dobra, możemy jeszcze raz spróbować. Ale jak się nie uda, trudno. Bye bye, cruel world. Ej, patrz, to są te drzwi, nie? Ja ci mówię, na pewno się uda tym razem, uciekniemy stąd. Ej, chodź tutaj, patrz, to jest jakieś biuro. Ja ci mówię, tutaj na pewno znajdziemy jakieś wyjście. Wyjście, chyba twoją sta... Zostawię cię tutaj, nie? Przysięgam, zostawię cię tutaj. Jakieś meble z Ikei tu mają. Ej, to ten glitch! To ten glitch! To ten glitch cały! Uciekaj, albo zrób coś! Uciekaj, zrób coś! Zrób coś! Trzeba zrobić szybko, nie wiem! Blue screen! Nie byłem, nie chodziłem na informatykę, bo ją ominąłem, bo chodziłem na plastykę. Co ja mam teraz zrobić? Alt F4, kurde! Co to było? Matko jedyna, jaki to był koszmar! O nie, oni tam utknęli. Muszę po nich wrócić! Tam, tam, tam!